Tak! Yeah! Lecimy! Co jest grane? O kurde! Co jest grane? Ja nie mogę! Dzień dobry, moi drodzy! Witam was bardzo serdecznie w Fortnite 2.0! Nie wiem, co jest grane, wrzuciło mnie do gry. Nie wiem, o co chodzi. Dlaczego podnoszę bronię na F? Nie wiem, bo... A, już wiem dlaczego. Ponieważ ustawienia mi się zresetowały. Wszystko zostało zresetowane. O co chodzi? Zobaczcie, jak ta gra wygląda. Ja nie mogę. Dobra, zabił mnie niestety. Dzień dobry, moi drodzy, po raz drugi. Tym razem już w lobby. Ja nie mogę, ale co się tu dzieje? Ała, za głośno, proszę mi to wyłączyć. Dzień dobry, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj jest naprawdę bardzo ważny dzień dla mnie. Mamy nowy sezon. Ja jestem tak cholernie podjarany. Gro, ciszej. Dziękuję wam bardzo, moi drodzy, za to, że kliknęliście w ten materiał. I na samym początku, oczywiście, chciałbym tylko przypomnieć, że jeżeli macie zamiar kupić karnet bojowy, który dzisiaj zaraz zostanie przedstawiony, przypominam, żebyście przed zakupem wpisali jakikolwiek kod twórcy w sklepie, żeby okraść Epic Games na pieniądze. Mój kod twórcy to Nexe, polecam serdecznie. Będę mega wdzięczny za to, że to wpiszecie. I moi drodzy, wydaje mi się, że jest to odpowiedni moment, żeby zrobić jakiś potężny konkursik. I pod tym materiałem z komentarzy wylosuję 10 osób, które dostaną ode mnie karnet bojowy. Ewentualnie 1000 V-dolców, jeżeli karnet już kupicie. A jedyne, co musicie zrobić, żeby wygrać te 10 karnetów bojowych, to oczywiście zostawić łapkę w górę pod tym materiałem, subskrypcję na kanale, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Oraz, tak jak mówiłem, musicie nawet wpisać kod NEEXE w sklepie oraz skomentować ten film waszym nickiem z gry. Do ludzi będę się odzywał w grze. A teraz, moi drodzy, bez zbędnego przedłużania, kupujemy karnet bojowy, na którego mnie nie stać, więc najpierw doładujmy pieniądzem. Okej, już naprawiłem swoje błędy i teraz możemy kupić karnet bojowy. Kupujemy od razu. W tym momencie odblokowuje nam się karnet bojowy dostępny, dokładnie, moi drodzy, przypominam, z kodem NEEXE. No i mamy ulepszony karnet bojowy, mamy nowego skina, wędrowniczka, kobra, czekajcie, zamknijmy to. I od początku, jest w ogóle cały nowy interfejs, polećmy od początku. Mamy tutaj takiego tu różowego skina i mamy też, o, możemy na to kliknąć i pokazuje nam się style. Ta pani ma takiego skina, ej, jest bardzo fajna, jak za pierwszy level karnetu, mega, mega spoko. Mamy tutaj drugiego ziomka z wąsikiem wspaniałym, on też ma jakieś style, jeżeli się nie mylę, dokładnie. I zobaczcie, on zamienia się w takiego badasa totalnego, sztos totalny moim zdaniem. Lecimy dalej, mamy jakiś graffiti, mamy plecaczek, mamy... Dobra, tutaj mamy ekrany ładowania, to nikogo nie obchodzi, mamy V-dolce, mamy emotkę pierwszą. Okej, mamy emotkę, która nazywa się Uszanuj Pokój. Kolejny, mamy tutaj jakiegoś wrapa do skina, bardzo ładny. Idąc dalej, mamy pierwsze zbieraki, które wyglądają w ten sposób. Wędkarskie haki, moi drodzy, będziemy mogli łowić ryby w tym sezonie. Ja nie mogę. Mamy kolejne V-dolce, mamy pierwszą lotnię. Ja nie mogę, jak ja się jaram, przepraszam za moją ekscytację, ale naprawdę. To, co się tutaj wyprawia, to jest naprawdę coś niesamowitego. W ogóle zobaczcie, sezon kończy się za 54 dni. Czyli sezony zostają, jeżeli się nie mylę, skrócone chyba trochę. Mamy pierwszą emotkę i to jest emotka, możemy przybić pionę z kimś. Zobaczcie, tą emotkę możemy zrobić razem z znajomymi, także jest to totalny sztos. Mamy tutaj muzyczkę rockową. O tak! Mamy kolejne V-dolce, mamy pierwszego skina. Jest to slime. Kisiel kontra szlam i to też ma style. Tak to wygląda, może być czerwony oraz niebieski, bardzo ładnie. Tym skinem na pewno sobie będę, na pewno będę grał. Tutaj są elementy zestawu jego, ale to zaraz. Lecąc dalej, mamy kolejny ekran czytywania oraz mamy kolejny zbierak, znaczy plecak, który wygląda bardzo ładnie. Mamy tutaj pszczółki. Mamy tutaj pierwsze spadanie, slajmowe spadanie, o kurde! Mamy tutaj kolejne fudolki, mamy kolejny zbierak, zobaczcie, te podwójne zbieraki teraz są cały czas. Mamy szlamowy, ja nie mogę, to jest przepiękne, szlamowy wrap do broni, biorę od razu.
Mamy pierwszą emotkę, znaczy taką, wiecie. O, z tą muzyczką, co przed chwilą leciała, ja nie mogę. Dobra, lecąc dalej, mamy kolejne tutaj właśnie spadanie Boże. Mamy tutaj kolejny zbierak, szlamowy zbierak, slajmowy zbierak, glutomłot, ale sztos totalny. I mamy kolejnego skina, zobaczcie moi drodzy. Jest to skin ratowniczki, która może się zmieniać. Ulala. Ulala, nawet maskę możesz założyć. O kurde, nie no, fajnie to wygląda, naprawdę mega spoko to wygląda. Mamy do niej plecak, mamy do niej wrapa. W sumie nie wiem, czy do niej to jest jakiś bardziej wrap. Kamea, dobra, nieważne. Mamy kolejną emotkę. Haha! O kurde, a to mi się podoba, to jest sztos. Lecąc dalej, mamy kolejny zbierak, kolejne fałdolce, mamy fajną emotkę rzucaną. A co to jest? Szalona ósemka, co to jest szalona ósemka? Halo? Co to jest? Nagroda, style. Co to jest? A, to jest lotnia, dobra, to jest lotnia, nieważne. Nie miałem pojęcia, co to jest, ale okej, to jest lotnia. Tutaj mamy bilarda, spadanie bilarda. Tutaj mamy kolejną emotkę, sporo emotek, jest spoko. Fajna emotka, podoba mi się. Mamy tutaj właśnie tą bilę wspaniałą, bila numer 8. Nie wiem, czemu akurat numer 8, może ktoś napisać w komentarzu, jak wiecie. Tutaj mamy kolejną, plecak do bili, mamy skin bili. Okej, mamy tutaj maczetki Boże. Mamy tutaj kolejne spadanie. O, to spadanie jest spoko, mega ładne to jest. Ale może zasłaniać za dużo, więc pewnie raczej nie będę go używał. Kolejna emotka. O tak. O tak, dobra, mamy kolejne fałdolki. I mamy kolejną lotnię, moi drodzy. I ta lotnia jest już jakaś bardziej rozbudowana, spoko. Podoba mi się i ma różne style, co ciekawe. Różowe, może być czerwona albo różowa, fajnie, mi się podoba. Mamy tutaj elegantkę, czyli mamy kolejny wrap do broni, spoko, mamy plecaczek, taki sobie, mamy kolejny styl za 80 level już i to wygląda, okej, zobaczcie, tutaj te skiny są tak różnorodne, mogę w to kliknąć, zobacz nagrodę, okej, zobaczcie, kolejne dwa style, może być taka pani, ale ona jest ładna, ojeju, ale będzie grane i zbierane na tą wersję, przepiękny jest ten skin, przepiękny jest ten skin. Tutaj mamy jasne uderzenie, czyli mamy mieczyki jakieś takie fajne. Ej, mega spoko, mega mi się podoba. Jak jedna z lepszych zbieraków, co ciekawe moim zdaniem. Mamy tutaj kolejną muzyczkę. I tą muzyczkę już znamy dokładnie. Tutaj mamy kolejną emotkę. Przegenialna emotka, dobra, lecimy dalej. DNA, to może być całkiem spoko. I mamy legendarną lotnię w karnecie bojowym, która nazywa się Spirale Fuzji, fajne, podoba mi się. Dalej nie wiem, co jest za w ogóle setny level, co ciekawe, zaraz zobaczymy. I mamy tutaj plecak fuzji, też całkiem ciekawy. Fajnie to może się prezentować na niektórych skinach, właśnie do plagi to mega pasuje, fajne, podoba mi się. Mamy kolejnego wrapa do broni, mamy kolejną kosę fuzji, no i mamy teraz tego... Mamy tego... O kurde! Mamy fuzję, moi drodzy! I fuzja ma trzy style, to jest taki Reaper z Overwatcha trochę, ale sztos! Aczkolwiek ten styl jest totalnym kozakiem, naprawdę. Jest totalnym kozakiem i mi osobiście mega się podoba. Sprawdźmy, co jest w sklepie w ogóle, ponieważ podobno, tak, mamy nowego skina, zobaczcie, jak on wygląda. Kupujemy go od razu, musimy go obczaić. Ja nie mogę, ej, naprawdę, jaram się jak dziecko. Jaram się naprawdę jak dziecko, które dostało zabawkę na urodzin. Dobra, tyle byłoby z karnetu bojowego, wyglądał całkiem spoko, mi się osobiście podoba. Mamy tutaj tak, nowe wyzwania, misja, nowy świat. Misje zostały zmienione, tutaj mamy jakiś tajemniczy przedmiot. Znaczy nie tyle co zmienione, co po prostu misje w tym sezonie nie będą już takie monotonne, jak były wcześniej. I mi się to osobiście mega podoba, mamy tutaj rywalizację, tutaj nic nowego nie ma. Kariera, tutaj mamy, halo, mamy nową wyspę, okej, mamy nową wyspę, ale tutaj chyba też nic nie ma. No jeżeli chodzi o lobby, to chyba byłoby na tyle. Tu mamy też kolejny punkt zerowy. Ej, zobaczcie, jak to wygląda kozacko, to też kupujemy. Bierzemy to od razu. Materiał z gameplayem pojawi się dzisiaj najprawdopodobniej po 16. A póki co, moi drodzy, ja wam bardzo dziękuję. Subskrybujcie kanał, jak jesteście nowi. I co? Witam was bardzo serdecznie. To jest Fortnite 2.0. I mam nadzieję, że spędzimy z tym Fortnite'em wspaniałe chwile. Tak samo, jak to było ostatnio. Trzymajcie się. Pa, pa.